Tym żyje województwo podlaskie. Gościem Radia Jart jest Izabela Smaczna-Jurczykowska, dyrektor Departamentu Polityki Informacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. W Operze i Filharmonii Podlaskiej Podlaska Rada Kobiet przedstawiła swoje najnowsze inicjatywy. Wśród nich jest konkurs pod tytułem Podlaskie Samorządy dla Kobiet. Na czym polega ta akcja? To prawda, ostatnio wspólnie z koleżankami z Podlaskiej Rady Kobiet przedstawiłyśmy taki, myślę, że bardzo ciekawy pomysł dla samorządów z naszego regionu, które aktywnie działają na rzecz kobiet, na rzecz rozwoju kobiet na swoim terenie. Konkurs został ogłoszony przez Zarząd Województwa Podlaskiego właśnie we współpracy z Podlaską Radą Kobiet i ma na celu nagrodzenie, wyróżnienie tych samorządów, które właśnie robią wiele dla kobiet, dla mieszkanek tych terenów. Jeżeli chodzi o zasady zgłaszania się, to mogą wnioski konkursowe składać zarówno miasta, gminy, powiaty, a więc wszystkie szczeble samorządu terytorialnego. Wystarczy wypełnić taki wniosek, który jest zarazem także ankietą badającą różnego rodzaju aspekty życia kobiet w naszym społeczeństwie i wysłać go na adres Urzędu Marszałkowskiego do 20 lutego. Zachęcamy do skorzystania i wzięcia udziału w tym konkursie wszystkie gminy, powiaty także. To nie jedyna inicjatywa Podlaskiej Rady Kobiet. Jest też wniosek o zmiany w przepisach. Jakich konkretnie i dlaczego jest to dla Was ważne? To prawda. Kolejną naszą inicjatywą jest wniosek skierowany przez marszałka Artura Kosickiego do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, marszałków Sejmu i Senatu, a także rzecznika praw obywatelskich w sprawie umocowania Rad Kobiet jako organów opiniodawczo-doradczych w przepisach dotyczących samorządu terytorialnego. Miałoby się to odbywać na wzór tego, jak są umocowane na przykład rady młodzieżowe, czy też rady seniorów. I jakie to ma dla Was znaczenie? Dlaczego to jest jakiś dalszy krok w rozwoju tej instytucji, jaką jest Rada Kobiet? Oczywiście, Rady Kobiet powstają przy wielu samorządach w całej Polsce. Głos kobiet jest coraz bardziej słyszalny. Chcemy być też aktywnymi uczestniczkami życia publicznego, ale nie możemy tego, że tak powiem, z całą mocą robić, dopóki też nie mamy umocowania prawnego w przepisach. Podczas spotkania Podlaskiej Rady Kobiet mówiłyście także o działaniach profilaktycznych, które są ważne dla kobiecego zdrowia. Powiedzmy kilka słów o tym. Oczywiście od początku powstania Podlaskiej Rady Kobiet bardzo silny akcent kładziemy właśnie na tego typu działania, zwłaszcza jeżeli chodzi o profilaktykę różnego rodzaju chorób. Zajmowałyśmy się sprawą szczepień przeciwko HPV, to akurat dotyczy dzieci czy też młodzieży, tak, w okolicach 12 roku życia, ale też wiele z nas jest oczywiście mamami i jest to dla nas bardzo ważny temat. Natomiast też zajmujemy się profilaktyką na przykład nowotworów kobiecych. To jest również zagadnienie, które na pewno będzie z nami przez całą naszą działalność. Krótko mówiąc, zachęcacie wszystkie panie do badań. Oczywiście badania profilaktyczne to podstawa. Dzięki nim możemy być zdrowe, a jeżeli nawet zachorujemy, możemy szybciej wrócić do zdrowia. Pomówmy teraz o kolejnym konkursie. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przyzna granty z funduszy unijnych na likwidację barier architektonicznych. Tak, jest to taki pierwszy tego typu w zasadzie konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Podlaskiego. Jego budżet to 10 milionów złotych. Oczywiście pieniądze pochodzą z funduszy europejskich. Jest również skierowany do samorządów z naszego regionu. Samorządy mogą się ubiegać o dotacje, które później będą przeznaczone dla ich mieszkańców. Dla mieszkańców z niepełnosprawnościami, dla mieszkańców mających trudności na przykład w poruszaniu się, także dla osób starszych i niesamodzielnych. Dotacje te mogą być przeznaczone na przystosowanie domów czy też mieszkań właśnie takich osób do tego, żeby te osoby mogły komfortowo w nich żyć, mogły się w nich poruszać i tutaj na przykład będzie można sfinansować różnego rodzaju prace remontowo-budowlane związane właśnie z przystosowaniem mieszkania do takich indywidualnych potrzeb osób, czy też zakupić wyposażenie. I na jednego mieszkańca maksymalny taki grant, który może przypaść na jednego mieszkańca, to 50 tysięcy złotych. Jak rozumiem, te pieniądze będą później rozdawały te niższe szczeble samorządowe. Tak. Będą przyznawaniem tych grantów zajmować się samorządy. Oczywiście te pieniądze później trafią do osób potrzebujących takiego wsparcia.
Tak samo jak zmienia się zresztą okolica w wielu miastach, w wielu miejscowościach naszego regionu, tak samo właśnie ten konkurs powinien pomóc tym ludziom, którzy jeszcze we własnych domostwach sobie ze wszystkim nie mogą poradzić. Tych pieniędzy do rozdania macie sporo w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Świadczy też o tym ponad 507 milionów złotych dofinansowania z funduszy europejskich na infrastrukturę drogową. Gdzie mieszkańcy Podlaskiego mogą spodziewać się remontów i budów dróg? Te pieniądze samorządowi województwa udało się pozyskać, bo one pochodzą z programu dla Polski Wschodniej, który jest kontynuowany w latach 2021-2027. Trafi na wybudowanie i przebudowanie trzech dróg wojewódzkich na odcinku Łomża-Mężanin, także na odcinku od Juszkowego Grodu do Zwodzieckich, a także fragmentu łączącego Tarnopol z Siemianówką. Te pieniądze w tak dużej kwocie są też możliwe dzięki temu, że budżet tego programu właśnie na tą perspektywę unijną został znacząco zwiększony, także dzięki staraniom marszałka Artura Kosickiego, który jest przewodniczącym Komisji do Spraw Polski Wschodniej przy Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej. Dzięki temu również nasze województwo otrzymało znacznie więcej funduszy niż w latach 2014-2020 i dzięki temu też będą możliwe właśnie tak wielkie inwestycje na naszym terenie. To są konieczne budowy i przebudowy. Te mieszkańcy zgłaszali wam potrzebę zmian, jeżeli chodzi o te drogi wojewódzkie? Oczywiście, w ogóle infrastruktura drogowa w regionie jest to taka podstawa, żeby nasze województwo w ogóle mogło się rozwijać, więc jak najbardziej samorząd województwa obecnej kadencji inwestuje właśnie w tą infrastrukturę, żeby region mógł się rozwijać gospodarczo, ale również, żeby mieszkańcy mieli większy komfort życia w naszym regionie, żeby po prostu na drogach było bezpieczniej. Pomówmy jeszcze o kulturze. Podlascy twórcy, artyści otrzymali stypendia marszałka województwa. Tak, w ostatnich dniach zostały po raz kolejny przyznane stypendia marszałka województwa podlaskiego w dziedzinie kultury i twórczości artystycznej. Otrzymało je 45 stypendystów i dzięki tym stypendiom powstanie wiele wartościowych inicjatyw czy też przedsięwzięć, wystawy, filmy, koncerty, wydawnictwa czy też warsztaty. Można powiedzieć, że z roku na rok ta liczba stypendystów oraz pula finansowana stypendia się sukcesywnie zwiększa, bo w ciągu ostatnich 6 lat łącznie marszałek nagrodził takimi stypendiami aż 177 osób i kwota robi tutaj wrażenie, bo jest to 1,5 miliona złotych właśnie na działalność kulturalną i artystyczną. W tym roku kwota przyznana, łączna kwota przyznana stypendystom to 423 tysiące złotych. Możemy podać jakieś konkretne przykłady tych inicjatyw, które albo były realizowane w poprzednich latach, albo właśnie będą realizowane teraz dzięki tym stypendiom. Moją taką uwagę zwrócił na przykład stypendysta, który zrealizuje projekt pod nazwą Bloki Startowe. W wyniku tego projektu powstanie dokumentacja fotograficzna i wideo podlaskich osiedli. Stypendysta to Marcin Pawlukiewicz, który jest animatorem kultury, twórcą wizualnym, archiwistą, więc myślę, że to jest taki ciekawy przykład też uwieczniania tego, gdzie mieszkamy, naszej okolicy najbliższej. Jak rozumiem, pełna lista laureatów jest na stronie Urzędu Marszałkowskiego. Oczywiście można się z nią zapoznać, a laureaci na pewno w najbliższych miesiącach będą realizować swoje projekty, więc myślę, że jeszcze nieraz o nich usłyszymy. Na koniec naszej rozmowy powiedzmy jeszcze o wyjątkowych warsztatach pod tytułem Mam tę moc. Co ciekawego przyniosło te wydarzenie? Te warsztaty były skierowane przede wszystkim do młodzieży i studentów z województwa podlaskiego i miały na celu pokazanie, w jaki sposób młodzi ludzie mogą się zaprezentować, w jaki sposób mogą występować publicznie, w jaki sposób mogą walczyć z tremą, co jest bardzo ważne również na przykład tutaj, tak, kiedy rozmawiam z panem redaktorem. Brała pani udział w warsztatach? Nie brałam udziału w warsztatach, aczkolwiek takie szkolenie też w swoim życiu przechodziłam i naprawdę mogę z całego serca
tego typu szkolenia polecić, bo naprawdę dużo dają, jeżeli chodzi o pracę, ale też zwykłe życie. No tak, te umiejętności interpersonalne robią się coraz ważniejsze w dzisiejszym świecie. Tak, umiejętność autoprezentacji jest w dzisiejszym świecie bardzo ważna, dlatego warto skorzystać z takiej oferty, zwłaszcza, że były to warsztaty całkowicie bezpłatne. No i można domyślić się także, że tego typu inicjatywy jeszcze wielokrotnie przez województwo podlaskie będą podejmowane. Tak, mogę zdradzić, że na pewno dla młodych ludzi mamy jeszcze kilka ciekawych wydarzeń oraz ciekawą ofertę, którą przedstawimy w najbliższych tygodniach i miesiącach. No i o tym wszystkim z pewnością porozmawiamy w Radiu Yard. Naszym gościem była Izabela Smaczna-Jurczykowska, dyrektor Departamentu Polityki Informacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również.